Cześć! Interakcja to jedno z tych pojęć, które można zastosować do prawie każdej dziedziny. Opisuje wzajemne relacje pomiędzy osobami, przedmiotami czy zjawiskami w oparciu o obustronne oddziaływanie. Organizm ludzki to tak skomplikowana machina, że nie trudno tu o równie skomplikowane interakcje. Zapraszam na słów kilka o kwasie moczowym w patogenezie chorób populacyjnych. Wielokrotnie informowałam, że hiperurykemia rozumiana jest jako przekroczenie wartości referencyjnych w zakresie stężeń kwasu moczowego. Związana jest z chorobami sercowo-naczyniowymi. Pierwsze badania analizujące najczęstszą przyczynę zgonów pacjentów z dną moczanową wskazują artretyzm jako niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. W pewnym stopniu wyjaśnia się to przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, tzw. NLPZ-ów, w przebiegu dny moczanowej, jednak za główne czynniki uważa się stan zapalny i hiperurykemię. Mechanizmy, które mogą sprzyjać rozwojowi wielu chorób, mogą obejmować funkcje antyprooksydacyjne kwasu moczowego. Wykazano, że myszy pozbawione syntezy tlenku azotu miały cechy zespołu metabolicznego, w tym nadciśnienie, hipercholesterolemię, hipertrygliceryderemię i zwiększoną insulinooporność. Wyjaśnia się to na wiele sposobów. Kwas moczowy prowadzi do uszkodzenia małych naczyń nerkowych, co prowadzi do nieodwracalnego nadciśnienia wrażliwego na sól. Efekt ten jest potęgowany zmniejszoną podatnością tętnic, zwłaszcza u osób starszych. Całkiem możliwe wydaje się być, że hiperurykemia jest konsekwencją nadciśnienia tętniczego, chociaż udowodniono, że wysoki poziom kwasu moczowego zawsze poprzedza rozwój nadciśnienia. Odnotowano korelację pomiędzy częstością występowania nadciśnienia tętniczego a poziomem kwasu moczowego. Dokładna rola kwasu moczowego jest nieznana, zatem pozostają nam tylko analizy zależności. Obserwacje wyników badań doprowadziły badaczy do wysunięcia następujących wniosków. U dzieci z nadciśnieniem tętniczym, ale z prawidłową funkcją nerek, istnieje silna dodatnia korelacja pomiędzy hiperurykemią a ciśnieniem krwi. Natomiast u pacjentów leczonych inhibitorem oksydazy ksantynowej, allopurynolem, ciśnienie krwi istotnie się obniżyło. Jako przyczynę tych zdarzeń podaje się wpływ na proliferację komórek naczyń krwionośnych, doprowadzającą do ich zwężenia i wywołania tym samym nadciśnienia. Proces ten jest wzmagany aktywnością reniny w osoczu u pacjentów z już istniejącym nadciśnieniem. Wzrost stężenia kwasu moczowego odpowiada za zwężenie naczyń nerkowych w przebiegu aktywacji układu renina-angiotensyna. Dowody wskazują, że inaktywowanie przez kwas moczowy tetrahydrobiopteryny, kofaktora niezbędnego dla syntezy tlenku azotu, zwiększa stres oksydacyjny i bezpośrednio wpływa na dysfunkcję śródbłonka. Wyniki badań odnośnie suplementacji tetrahydrobiopteryny w powyższych schorzeniach są bardzo obiecujące i potwierdzają skuteczność stosowania tego związku w walce z zespołem metabolicznym. Tym samym wiąże się zmniejszoną aktywność tetrahydrobiopteryny w organizmie, wywołaną zwiększonym stężeniem kwasu moczowego z występowaniem obciążeń metabolicznych. Dysfunkcja śródbłonka wywołana podwyższonym stężeniem kwasu moczowego jednocześnie predysponuje do tworzenia się blaszek miażdżycowych. Oprócz tego zauważono odwrotną korelację pomiędzy insulinoopornością a zmniejszonym clearancem nerkowym kwasu moczowego. Mechanizmem, który sprzyja rozwojowi zespołu metabolicznego oraz tłuszczenia wątroby jest wpływ kwasu moczowego na przemiany fruktozy. Kwas moczowy zwiększa zdolność fruktozy do tworzenia zapasów tłuszczu. Z jednej strony metabolizm fruktozy wyczerpuje ATP, powodując podczas tych przemian powstawanie kwasu mlekowego oraz moczowego, który wywiera niekorzystny wpływ na funkcjonowanie nerek. Gromadzenie się kwasów organicznych powoduje obniżenie się pH moczu, a w przebiegu metabolizowania fruktozy dochodzi do zwiększenia produkcji endogennych trójglicerydów, wydalania VLDLi i nadprodukcji LDLi. Badania populacyjne potwierdzają, że niższe pH moczu wiąże się ze wzrostem obwodu talii oraz wzrostem wskaźnika BMI.
Obwód tali to kluczowa cecha zespołu metabolicznego oraz indykatora HOMA-R jako wskaźnika insulinooporności. Eksperymenty na modelach zwierzęcych wykazały, że szczury karmione fruktozą miały wyższą masę ciała, ciśnienie krwi i stężenie insuliny, kwasu moczowego i trójglicerydów w porównaniu do szczurów karmionych glukozą. Natomiast obniżenie stężenia kwasu moczowego korelowało ze spadkiem poziomu trójglicerydów. Z drugiej strony fruktoza symuluje chemotaktyczne białko 1 monocytów w komórkach kanalików proksymalnych, aktywując układ immunologiczny i doprowadzając tym samym do uszkodzenia nerek. Podwyższone stężenie kwasu moczowego we wczesnej otyłości powiązane jest z podwyższonym poziomem kwasów tłuszczowych. Można to wyjaśnić poprzez zwiększoną obecność wewnątrzkomórkowej adenozyny, prekursora kwasu moczowego, która powstaje w wyniku zwiększonej syntezy kwasu tłuszczowego acylokoenzymu A w tkankach obwodowych. Ponadto odkładanie się kryształów moczanu sodu silnie powiązane jest z rozwojem przewlekłych stanów zapalnych, które prowadzą do zniszczenia kości i chrząstek, zaś przewlekła hiperurykemia i hiperurykozuria wiąże się z niewydolnością nerek, ze zwłóknieniem cewkowo-śródmęszowym i stwardnieniem kłębuszków nerkowych. Zmniejszenie się współczynnika przesączenia kłębuszkowego, czyli EGFR, ujemnie koreluje z ciśnieniem krwi, z ilością kwasu moczowego, stężeniem glukozy, stanem lipidów, przede wszystkim frakcji HDL oraz białkiem C-reaktywnym. Niegdyś postulowano, że kwas moczowy w zależności od mikrośrodowiska chemicznego zmienia swoje właściwości. Teraz można prawie z pewnością powiedzieć, że różnica jego działania wynika z miejsca jego obecności. W surowicy wykazano aktywność przeciwutleniającą, ale już wewnątrz komórek lub w obszarach silnie hydrofobowych, takie jak blaszki miażdżycowe i tkanka tłuszczowa, kwas moczowy działa prooksydacyjnie. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia.